No to dzień dobry misiaczki w ten piękny dzień. Ja jestem Jakub Kotuła, to jest Fit on Trip i po raz kolejny witam was serdecznie w Szwajcarii. No, witam was w Szwajcarii. Znowu Alpy, także tam właśnie idziemy. No nie wiem, co mam powiedzieć. Ogólnie to jest chyba najwyższy wodospad, jaki widziałem dotychczas. No nie wiem, no... No... Nie wiem... No nie wiem... Patrzcie na to. Ten wodospad sobie po prostu wpada do miasta, że tak powiem. Wow. Wow, chodźmy bliżej, tam jest jakiś punkt widokowy, a dookoła to wygląda tak. O, tutaj te domki takie eleganckie, tu auto sobie jedzie. Cmentarz, który też naprawdę jest piękny. I dzisiaj jest chyba jakieś święto, tak jak widzieliście na ujęciach wcześniej. Jakieś święto łapania krowy, czy coś w tym stylu. O, hello. O, i właśnie ostatnio pytaliście, czy kiedyś wdepłem w kupę. No i właśnie teraz wdepłem na przykład, ale często się zdarza. Nie mam pojęcia, ale jakiś jest czas wielkiego dojenia, czy... Nie mam pojęcia. Zaraz sprawdzimy, co się tutaj dzieje. No i ogólnie nie jestem wegetarianinem, jem mięso. Mleka koniecznie nie piję, bo zwyczajnie się po nim źle czuję. Ale to jest takie smutne, żebyś ty się mógł, człowieku, napić mleka. Trzeba zabrać małą krówkę, ukraść to mleko, które mogłoby wypić. W sumie tak jak się na to patrzy, tak od strony, tak się widzi to. I to smutne to jest, nie? Jak ludzie właśnie biją te biedne krowy i tak dalej, żeby one szły, a one nie chcą. To nie mocniej biją. I tak się zabiera te cielaczki. I to jest takie smutne. A tymczasem, nazwijcie mnie hipokrytą i tak dalej. Przez to, co powiedziałem, że i takie mięso trudno. Ale z tej perspektywy nasz wodospad wygląda tak. Nie no, w kamerze tego nie widać. Znowu mamy tutaj, o, tu mam aparat. Więc będą foty na Instagramie na pewno. Także wbijajcie Asoka 333 i Fit on Trip official, bo no mówię, przy tych widokach, które widzę teraz tutaj w Alpach, to naprawdę jakby palmy i morze już na mnie nie robią takiego wrażenia, a tu jestem po prostu wow. No i żeby wejść sobie tam pod sam wodospad, zrobili tutaj taki tunel w jaskini, w skale, żeby tam wejść, podejść. Jest chłodno, stópki mi trochę zimno, ale ogólnie no mega. I w ogóle też za parking, a zimno, za parking zapłaciliśmy euro za godzinę, tutaj jest, także euro za godzinę, albo jak się chce, to 5 eurasów za cały dzień. Więc jeżeli chodzi o te parkingi, to no jak chodzi o takie miejsca i kraj, w którym jesteśmy, to wcale nie jest drogo. O, a tutaj wchodzimy. Wchodzimy. Didi leży prawie na twarzy. No i tak się idzie. Idziemy takim miskałkami, tu kapie. Nie no, mega klimat, naprawdę, szczerze wiedziałem, że Szwajcaria będzie piękna, ale nie wiedziałem, że będę aż w takim szoku. I co do tego, trafiliśmy na naprawdę wspaniałą pogodę, bo to jest już wrzesień, więc już nie powinno być tak, znaczy no nie powinno, no nie spodziewałem się. A jest ciepło, gorko, słonecznie i pięknie. Wow.
No i co? W sumie to jesteśmy... Tutaj przeszliśmy już całe miasteczko, które ma te 2 km długości, może nawet nie. To jest takie, można powiedzieć, zakopane tutaj, jakkolwiek to nie porównując. Jest naprawdę fajnie. W ogóle podobają mi się te wszystkie te drewniane domki, taki górski klimat, ten wodospad, który robi mega robotę. Ceny, które są naprawdę jak dla mnie z kosmosu, za kebaba. Ile za kebaba było z frytkami? 15 franków. Także trochę to jest. Baby, do you wanna go there, left? No to nie, to idziemy prosto jednak. No. No i można sobie rower wypożyczyć, można sobie tu coś zobaczyć. No najgłówniejszą atrakcją, która tutaj jest, to jest to właśnie ten wodospad, gdzie tam jak chcieliśmy wejść, to w sumie schody skończyły się, w sensie to ten tunel skończył się po prostu na skalę, więc nie było nic widać, więc nie nagrałem, bo nie było co. Także, no co, jest... No, tłumów nie ma, no. Tłumów nie ma. Próbuję cały czas złapać jakiś fajny kadr. O, tutaj fajny kadr, jest, piękny kadr. Ja tutaj się napinam, o. Jest biceps, jest wszystko, nic mi więcej w życiu nie potrzeba, jeżeli mamy biceps. Co ja w ogóle gadam? Gadam sobie tak, żeby sobie z wami pogadać trochę, tak jakbym był, nie wiem, na live'ie teraz, tylko że bez waszych komentarzy. No, ale te komentarze będą później, to i tak będę odpowiadał. No, więc zobaczymy, no myślimy, czy jeszcze zostajemy tutaj, czy zostajemy w Szwajcarii, bo naprawdę... No. Brakuje mi dobrego jedzenia, w sensie mamy puchy, mamy, wiecie, jakieś takie do odgrzania rzeczy, ale no, zaczynam czuć się naprawdę taki, no wiecie, jak się nie je albo się je sam syf, no to czuję się okropnie, no i czuję się tak samo, to, no stajemy się tym, czym się, co jemy, więc stajemy się papką przetworzoną tak naprawdę, nic więcej. Więc myślimy, mam jednego właśnie przyjaciela, którego chciałem bardzo tu odwiedzić, no ale nie wiem, czy Didi chce tam jechać, bo to jest jakieś jeszcze ze 150 km stąd. Ale jego poznałem w Kolumbii, możecie zobaczyć chyba na... Jest na filmie z ayahuaski, jak mi zapodaje po ayahuasce rapę jeszcze do nosa, to by jeszcze fajniej to weszło. No i chcę go bardzo odwiedzić, bo myślę, że na pewno mógłby urozmaicić jakikolwiek jeden z moich odcinków. No i co, no zobaczymy, no planów na razie nie mamy, no na razie też jesteśmy trochę zmartwieni cenami. No ale no co, wiedzieliśmy, do jakiego kraju przyjeżdżamy, także no co mam, no nie ma ludzi, po prostu sobie mówię, muszę pogadać, tak mam. O, i sobie idą ludzie, no co mają nie iść. No, ludzie nie tacy sobie nie szli. No, my już wyruszyliśmy do kolejnego miejsca, bo w sumie koło wodospadu już zaszło słońce, już nie było tak magicznie, więc idziemy dalej, ale po drodze stajemy na kawkę, tutaj się kawka już powoli robi. Kawka się robi, a patrzcie, jaki mamy widoczek. Zatrzymaliśmy się przy rzece, ale ta rzeka to jest coś naprawdę, naprawdę niesamowitego. Po prostu, no, no nie wiem, kolor jest niesamowity, wszystko jest niesamowite. Wszystko, patrzcie, jakie piękne. Za chwilę wpadnę tam, ale trudno, robię to dla was. Pięknie. No i niestety co do planu naszego dzisiejszego, to trochę średnio wyszło z tego powodu, że jedno jeziorko, na które mieliśmy iść, jest zamknięte, w sensie, że normalnie tam, żeby to je zobaczyć, jest trzeba zapłacić i tak dalej, ogólnie nie mamy z tym problemu, tylko że gdzieś wokół tego jeziora dzieje się jakiś koncert, impreza prywatna, zamknięta, czy jak tam się mówi, i niestety jest lipa, dlatego przyjechaliśmy na kolejne miejsce po tym naszym wodospadzie i to miejsce jest tam, w górach. I jakby w jedną stronę do tego miejsca, do pięknego jeziora, mamy 2 godziny marszu, jest godzina 17, więc nie ma sensu tego robić z tego powodu, że ten parking, na którym jesteśmy, niby jest za darmo od godziny 19 do 7. No tylko, że dobra, pójdziemy tam teraz, zapłacimy teraz za 2 godziny,
Okej, okay, wejdziemy, weźmiemy namiot, pójdziemy tam, tylko że no trzeba będzie tu wrócić. A to nie jest tak, że sobie ten, no, za chwilę dostaniemy kwita po prostu za to, że nie zapłaciliśmy rano. No i tyle z tego będzie, więc trochę lipa z organizacją, z planem. Powinniśmy najpierw przyjechać tutaj zamiast na ten wodospad, który widzieliście wcześniej. No ale kto by wiedział, że tamto będzie zamknięte. Także tak to byśmy zrobili tamto i ten, no i... Nie lubię mieć ten... Lubię ja planować, jakoś tak lubię mieć wszystko bardziej ja pod kontrolą. Znaczy pod moim brakiem kontroli. No, także co? No zobaczymy, co się będzie działo, bo tak naprawdę nie wiem, co się będzie działo. No, idę założyć buty, bo po tym się okropnie chodzi. Zobaczymy, idziemy się przejść, zobaczymy, bo tam jeszcze jest kolejka linowa. Może się kolejką przejedziemy po prostu w jedną stronę. No zobaczymy, no nie mam pojęcia, jakoś musimy się dogadać, bo nie wiem. No a w ogóle to znowu góry. Góry, góry, chmury, góry, góry i chmury. No dobra, no to w sumie to zadecydowaliśmy, że dzisiaj już tak naprawdę nie ma sensu nic robić, bo za chwilę się zrobi ciemno, za chwilę będzie padać, więc postanowiliśmy pójść do sklepu, który nazywa się Kop, OOP. I kupiliśmy mięso, które było tak czy inaczej przecenione, bo do jutra jest data ważności. I kupiliśmy 400 gram za 5 euro. Z przecenia normalnie by kosztowało 10 euro. 10 euro za pół kilo kurczaka. Drogo. Ale dobrze, że kupiliśmy wcześniej... O, przepraszam, bekłem. Chipsy jadłem przed chwilą, wiecie. Hit on trip. Ale jaja. Curry, także mamy curry, mamy jakieś tam nudle, w sensie kluski, w sensie makaron, jakiś taki, wiecie, kluskowy, więc sobie zrobimy za chwilę jakieś tajskie żarcie, nie? Także myślę, że uda nam się dzisiaj to nagrać, spróbuję trochę poćwiczyć, no i w sumie dzisiaj będzie na tyle z odcinka, kurczę blady, ale jeszcze oglądajcie dalej, bo jeszcze nie wiadomo, co się wydarzy, no, a my będziemy szli tam jutro, jak tu mamy auto, jak tu jest auto, to my idziemy tam, gdzie się burzy. Tam, o widzicie, tam. Więc nawet nie ma sensu tam, znaczy pewnie byłby sens, żeby tam iść dzisiaj i z kim no, kimać. No ale nie wiem, no tutaj niby pan powiedział, który stoi obok, że możemy się tu zatrzymać. Niby to jest posesja prywatna, czy prywatny parking. No ale no tu wszędzie, ogólnie jeżeli chodzi o to miejsce tutaj, gdzie odwiedzamy. Hello. Które odwiedzamy, to wszędzie są parkingi jakby płatne, nie są jakieś strasznie drogie, bo to wychodzi tak naprawdę za godzinę wychodzi 50 eurocentów, czyli to są 2 złote. No powiedz, no taka prawie taka warszawska cena w sumie chyba, nie? Więc nie jest źle. Ale wszędzie, gdziekolwiek byśmy chcieli nie zaparkować, wjechać, to albo jest zakaz wjazdu tam, gdzieś normalnie ludzie mieszkają, co jest w sumie normalne, no. Inaczej, jestem w stanie to zrozumieć, bo wiem, jak to wygląda w innych turystycznych miejscach, krajach i tak dalej, że ludzie, turyści po prostu by nawet w dupę właścicielom posesji weszli, jeżeli dałoby się tam zaparkować. Także jestem w stanie zrozumieć jakkolwiek te zakazy. No ale zobaczymy, no Didi poszła się zapytać, a jak nie, to po prostu będziemy pytać ludzi i tyle. Może ktoś po prostu nam powie, no ja w sumie to mam miejsce u siebie na podwórku, więc możecie sobie tu stanąć, na przykład zostać noc czy coś. No zobaczymy, co z tego będzie. No. Did you ask? Yeah. And? We can't? No. Why? Such an asshole. He made really fun of me. Like, I was like, oh, I have a question. And he was like, oh, I hope it's a smart one. Oh, really? And I was like, okay, yeah, we will see. I was asking about the parking thing. And he was like, no, it's only in the winter time. And then I was like, oh, would it be a problem if we would just stay here for 1 hour? And he was like, huh, you can drink here something, then you can stay there. But no, he was really mean. Okay, so yeah, fuck him and let's record this small lake. And okay. Do you want to make picture? Yeah, let's find the other place. Yeah, what can you do? Let's ask maybe someone else, you know, the private properties, you know, just, yeah, hey, sorry, he said travelers. We can go somewhere there, it's parking. He told of course, yeah, we know that there are parkings, you know. So. Yeah, so let's just go there. Okay? No, to tak wygląda sytuacja.
No i co? No i w sumie tak jak mówiłem, ogólnie to nie mamy pewności, ale tak jak mówiłem, trzeba się zapytać ludzi, no to co, najwięcej wiedzą ludzie miejscowi, którzy siedzą w lokalnym barze. Więc zapytaliśmy się ludzi w lokalnym barze, no niestety nie gadali po angielsku, więc Didi musiała gadać po niemiecku. No i powiedzieli, że pod koniec tej wioski pojedziecie tam prosto w lewo, będzie parking, gdzie nikt nie powinien się doczepić, że sobie kimacie, że sobie tam śpicie bez płacenia. Także, no co, no ryzykujemy, zobaczymy, mam nadzieję, że się nikt nie przyczepi. Stoi tu parę aut, tam niby coś jest, jakiś private stuff, parking. Więc, no co, no człowiek nie taki, no inaczej się nie da, no nie da się, więc zobaczymy. What we will prepare today for the dinner? So, we have, I think, two options. I will show you as soon as I have collected all the noodles back to their place. Oh, what we can choose for today? Choose both or? Yeah. Our choices. Yeah, we can just make this meat, these pieces of meat with curry and some noodles. Or I can make with this meat something like a German style food with spätzle, and I will put some shrooms and tomato. Also some, if the wine is still pretty good, I can put some wine in it. It will be just like German style food. Oh, just simple with curry. Depends on what you prefer. Okay. Let's try to make with these noodles. So the German style. German style? Yeah. Okay. So let's try the German style. We can eat that tomorrow. You know, now we have time. Tomorrow maybe we are in a hurry. So yeah. If we are in a hurry, we can eat some curry. It was such a bad advertise. But good. So, first we have to cut onion, of course. Usually for that kind of German dish, you would use another onion, like this tiny shallot things, but we don't have that, so we will start with a normal onion, and yeah. Oh shit, eyes are already burning. Don't cry. Fucking onions. Chop. Ah, my eyes. No. I'm already crying. So shitty. So, my assistant, please give me the meat. So, we have some oil here. Now we will put that everything together. Yeah. First of all, we have to start. Oh, hello. Welcome to my life. Woo! Fire, baby! Dobrze. Oh, by the way, we were looking for the cheapest meat we could find, so this package with 450 grams was usually 10.50 €, but now it's half price. So you see here, and that's the cheapest we could find. So it's still pretty expensive. But yeah. Hello. Yeah, you should give me the wooden thing. I don't know. It should be here. It should be there. I don't know. If not that. Oh my god, no! Our curtain! No! Curtain, no! Okay, let's cook outside. Yeah, you see our curtain? Yeah. Everything will be full of fat here. No! Stop!
So we move outside? Yeah, we're moving outside because look at my curtain and oh my god, it's so shitty. I didn't think of, I never made meat in that, so. Okay, it's not problem, but you know that soon will be raining because, you know, in the town, I see that already is pretty stormy. Sorry, it wasn't my plan. So let's be just quick. Quick. And yeah, you know, you have to be, how did you say, like water. You have to fit to the situation because I will not destroy these curtains anymore. We already destroyed this cart so hard. No. Okay, so when you're cooking, now, you know, preparing meat, what do you think about every single Instagram van life picture in this situation? It's not only this situation, you know. I mean, look at our car. We do nothing and it always looks like a huge mess. And the Instagram pictures, they have these nice picnic things. They have these screens watching TV and everything. It's just impossible. I don't know how they're doing. Also, they're going for hiking at the top of the mountain and they have this nice dress, nice hair and perfect makeup. And I don't know, after me hiking for 3 hours, I look like piece of shit. I have no idea how they're doing it, really. No fucking idea. Yeah, and we are showing reality. Yeah, for sure, of our life. Yeah, you know, I think if you have a van, let's say for 60,000 euro with everything, it will be okay. But you know, our car is old and it was a cheap car. And yeah, you know, it's different. If I would have a car like they have, it would look different for sure, but now it's just impossible. Okay, yeah, but you know, you learned that we don't need a lot, maybe a little bit more space and more organization with the mess. Yeah, you know, with cleaning. Yeah, you know, next year I will do some more shelves in there and some more stuff, so it will be better for living there, but for this year it has to be enough. Okay, so why are you now making chicken without spices, without salt, without pepper, or I don't know? I will put it. Just I'm recording and everything. I can't. I have only two arms. I'm just asking if this is like a special stuff that you are not using this. No. You will do later. There will be some spices soon, but yeah. But now, but it's In the beginning, it's pretty shitty because it's not a pan. Yeah. And you see, it's getting water. It shouldn't. It should just be hot enough to fry, or how to say. It shouldn't get this water thingy here. Okay. Yeah, but yeah, now we're boiling it. Yep. It shouldn't be boiling. Yeah, but what can I say? It's Yeah, you're like a river, like water, my friend. Yeah. Bruce Lee. Well, what can I say? I mean, it's not a proper kitchen. We have to be flexible. Oh my god, you're still recording. So it would be really nice if you could just make me some space because I have to go in and out. Of and course, again, of so. Course. Here you see this fucking mess all the time. I can clean and clean and do whatever I want. It will just keep like that all the time. I don't know. No, ogólnie to fancy jesteśmy bardzo i będziemy używać wina tutaj pięknie do obiadu, no kolacji, w sensie do gotowania. Ja przed chwilą otwierałem puchę tępym nożem i jak widzicie, skończyło się tak, są ranni. No i co mogę powiedzieć, no mięso ma już przyprawy i deszcz. I deszcz już przyszedł, także myślę, że kwestia kilku minut i będzie ulewa. Znaczy ulewa, no to widzicie jak jest, nie? So, you put tomato sauce? No, it's not tomato sauce, it's... What is it?
I don't know how to say it. It's the concentration of... Okay. Koncentrat pomidorowy. Yeah. But you know, it's improvised because it's not like it should be, but... But I already have really nice color and yeah, it looked pretty nice. Yeah. But the rain is starting, so maybe I can help you to put it back in. Okay, let's put it back. So, you know, I told you I love cooking with alcohol. It's really something so nice. Makes the taste so much better. Now I need some water. Where's the water you have? Here is. Okay. Yeah, you know, normally I would leave it a little bit like that. But now I have to use this instant stuff. Yeah. You know, because we can't boil it too long and everything because of the gas. So I will just put these thingies in there. It's like brown sauce. Yeah. Not the biggest fan of instant stuff, but sometimes you just have to. Of course, we don't have a fork in the head. So we will just... Hello. Yeah. Go inside there. Go, 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 go. Yeah. Here we are. Let's not make it clumpy. Clumpy. And then we will just boil the spätzle. Quick, quick, quick. And that's pretty it. It's not boiling now. Almost. Almost boiling. Yeah, and then we will... Are you recording? Then we will have meat and fresh, pretty fresh cooked stuff, not only canned food. Finally. Yeah, finally we have time because it's raining. Yeah. I hope tomorrow will be nice weather for hiking. So what is the spätzle? What is it? I think not too much people are using that in Poland. Spätzle? Yeah. Really? I don't know. In my hometown, I think never my mom prepared spätzle. Oh. It's... Okay. Well, it's typical German. It's like egg noodles. I don't know. It's pretty simple to do it yourself. I don't know how much we need. I think this is enough. Yeah, but you know, this is the cheapest. You know, they normally look a little bit different. And they're, if they're made fresh, they're so tasty. And it's pretty simple. You just, I forgot how to do it, but it's just egg and flour. Yeah, you just put it together, mix it, and then you have this thing where you can just put it on, and then you make, and they will just be like 2 minutes in the hot water, and then they're floating, and then you just can take it. So it's pretty simple to make and really delicious to some German food. Yeah. So. No, it's a. Jak mamy czas, mamy chwilę, pewnie ja zaraz będę montował sobie ten film. A tymczasem zrobiliśmy sobie stolik. No ja w ogóle obróciłem sobie krzesło, nie wiem czy widzicie, ale ja sobie obróciłem fotel. Dlatego też nagrywam tak jak nagrywam. No i sobie będziemy... O, ile miejsca na nogi jest. Nie no, bardzo przyjemnie. Te nasze szpecle są już prawie gotowe. Szpecle are ready... Ready? Just a little. Okay. Just a little. But it's... We can just leave in the water. We can just turn off the fire.
and live in the water. Yeah, I think so. Yeah, so soon we'll be ready. Just the thing, how we're doing it. Because, you know, we don't have plates. We can put everything to this big pot. Yeah, we could, but then it's also really dirty and we have to clean both tomorrow because we will not have coffee then. So maybe we can put this here and eat like, I don't know, like buffet. Yeah. Like. Mm-hmm. Yeah, let me think one moment. It's called the marriage. It's, to be honest, it looks really tasty. You know why? Tell me. Because it's the first really cooked meal we are eating since days. Not only sweets and chips and gainer, but real food now. No. Yeah, I think it will be fine. Better than everything else we ate before. So? Guten Appetite. Yeah, let's turn it around a little bit. Spätzle mit Knetzeltes. I hope I didn't make it too salty, but you know, I like salty, so. Smacznego. Smacznego. Guten Appetite. Buon provecho. Także moi drodzy, krótko podsumowując, my już zjedliśmy, film już prawie zmontowany, zostaje mi tylko wrzucić to, co właśnie w tym momencie nagrywam. I co? Dobra, podsumujmy ten długi odcinek. Po pierwsze, jeżeli idziecie w góry albo planujecie iść w góry, to planujcie to zrobić wcześniej, bo fajnie jest to zrobić tak, żeby to zrobić. A nie tak jak my. Chociaż tak i tak pogoda nam trochę nie dopisała, więc koniec końców mieliśmy czas na chwilę relaksu, edycję zdjęć, edycję filmów, książkę i tak dalej. W końcu taki czas dla nas. Tym samym mogliście zobaczyć, na przykład w końcu się zmotywowałem do tego, żeby nagrać mniej więcej takiego trochę naszego van life'a, czyli tego jak żyjemy na co dzień, kiedy jakby nie nagrywamy, a tym razem to co nie nagrywam zazwyczaj to nagrałem. Także taki klimat, jak wiecie, no niestety no, życie to nie jest zdjęcie na Instagramie czy TikToku, tylko no po prostu nie jest kolorowo zawsze, nie? Także widzicie, że mamy bałagan i tak dalej między kadrami i tak dalej, takie rzeczy się po prostu dzieją. Tak jak wiecie, zdarza się, że nawet tak urocza para jak my się kłócimy, zdarza się dużo dziwnych rzeczy, no jednak tak. Ale to są właśnie te kolory tego życia, tak? Że to jest wspaniałe. Ten wodospad, który widzieliście na początku, padnijcie tutaj. W ogóle to video ogarnia wszystkie miejsca, więc tak naprawdę nie za bardzo jestem w stanie spamiętać wszystkie nazwy tych zdjęć. Tych miejsc, więc no niestety tak to wygląda, że no nie jestem w stanie wam powiedzieć, ale tym samym będziecie mieli zabawę do tego, żeby na przykład wygooglować, samemu, przyjechać, odkryć i tak dalej, samemu. Także to jest takie wasze zadanie dla was, żebyście sobie sami to wygooglowali. No więc, co? Mam w ogóle cały czas zatkany nos, dlatego mówię trochę tak jak mówię. No co, dzięki wam, że byliście z nami po raz kolejny. Ja staram się wrzucać filmy codziennie, ale po prostu no ciężko znaleźć Wi-Fi i tak dalej. Znaczy Wi-Fi łatwo jest znaleźć, ale ciężko jest znaleźć takie Wi-Fi, gdzie nie będę musiał spędzić na przykład 6 godzin na wrzucaniu tego filmu, więc tak to wygląda. Także za moją nieregularność w przyszłości przepraszam już teraz. Tymczasem dziękuję. Nie zapomnijcie zostawić komentarza, lajka i tak dalej. Napisać czegoś od siebie, oczywiście. Wszystko co mówię, bierzcie na to poprawkę, że nie jestem historykiem, ekonomistą czy w ogóle kimś innym. Także co, życzę wam miłego wieczorka, dnia, popołudnia, zależy kiedy to oglądacie. No i co, zapraszam was na Patronite, zapraszam was na wszystko, Instagramy i tak dalej, bo niedługo będą zdjęcia, jak będzie oczywiście więcej czasu na internet. Także, ciao!